Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Jakiś czas mnie nie było, ale jest to spowodowane tym, że wziąłem troszkę dużo pracy na siebie. Pracy oczywiście związanej z akumulatorami. Postanowiliśmy z Robertem przetestować, jak zapewne część już z Was wie, przetestować polskie prostowniki 15-amperowe. No, dlatego zajmuje mi to naprawdę sporo czasu, bo przetestowanie 6 prostowników no trochę czasu zajmuje. Słuchajcie, jeszcze ładowanie tego tutaj oto potwora to jest mordęga. Dobrze, ale o czym dzisiaj będę? Słuchajcie, chciałem, aby mój prostownik, który miałem Wam pokazać, czemu on tu jeszcze nie stoi? Chciałem początkowo, aby mój prostownik również wziął udział w tym teście. Jednak potem zmieniłem zdanie, zastanawiając się, co by to w ogóle wniosło do tego zestawienia fabrycznych prostowników polskich producentów. Dlatego postanowiłem, że ten materiał, który tutaj nagrałem jako wstęp albo jako rekonesans, musiałem przyjąć jakieś założenia do tego testu tych wszystkich prostowników. Zaraz. Nie. Mój film ukaże się po pierwszej części. Tak. Jutro będzie pierwsza część mojego testu na kanale Mr. Akumulator. Natomiast ja Wam dzisiaj pokażę takie jakby kulisy tego testu, jak to wyglądało, dlaczego takie założenia, a nie inne. No i co? No chyba tyle. Zapraszam Was serdecznie, ja Wam zaraz wszystko poopowiadam. No i słuchajcie, zastanawiałem się, w jaki sposób dokonać pomiaru wydajności, a raczej w jaki sposób dokonać testu obciążenia. Wymyśliłem sobie, że skoro producenci podają w swoich prostownikach jakąś wartość prądu, jakąś wydajność prądową, że obciążę po prostu tą wydajnością prądową podaną przez producenta jako ta wartość skuteczna, oczywiście nie szczytowa, bo to już wiemy, że to jest wzięte gdzieś tam z jakiegoś oscylogramu, tak jak Tadek zauważył. Dołączę tutaj elektroniczne obciążenie, no i teraz czas. Słuchajcie, zastanawiałem się nad czasem, jak długo obciążać taki prostownik, aby jednoznacznie określić, czy on to wytrzyma, czy nie wytrzyma, czy się wyłączy, czy się przegrzeje, czy się spali. No i wracając do testów tego mojego transformatora, który w tej chwili jest tutaj zabudowany w tym prostowniku, pamiętam, że czas ustalania się temperatury na tym rdzeniu to jest około 4 godzin. No i stąd właśnie taki pomysł, żeby obciążyć te prostowniki prądem podanym przez producenta przez 4 godziny. No i słuchajcie, taki sam test przeprowadzę na tym moim prostowniku. Spostrzegawczy pewnie zauważyli tu pewne różnice. Nie wiem, czy to będzie dokładnie tak widać. Zobaczcie, wymieniłem tu wszystkie te kable, które były wewnątrz. One były chyba jakieś aluminiowe z dodatkiem miedzi, bo wszystko się tutaj w środku grzało, także wszystkie kable są wymienione. Oprócz tego dołożyłem tutaj taki duży wentylator wolnoobrotowy. No, generalnie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że ten wyłącznik termiczny, który tutaj jest, on jest 20-amperowy, a jego prąd zadziałania był w okolicy 13-amperów, dlatego że tu w środku było bardzo ciepło. To jest jakiś wentylator wymontowany z uszkodzonego zasilacza komputerowego. Oprócz tego mostek prostowniczy był tutaj przykręcony na taki kawałku aluminium. To jest jakiś radiator chyba z płyty głównej. No i tyle chyba tych modyfikacji kolejnych. No i dobra. I słuchajcie, ja sobie tutaj... Jak to wygląda jeszcze, jeżeli nie widzieliście tamtego filmu na kanale Mr. Akumulator, to ja Wam powiem, do zacisków prostownika jest tutaj dołączona taka duża bateria
kondensatorów o pojemności 50 tysięcy mikrofaradów. Do tego jest elektroniczne obciążenie. Na elektronicznym obciążeniu jest termometr. No i ta sonda z tego termometru jest umieszczona na tym rdzeniu tego transformatora. No i słuchajcie, ja jako producent tego prostownika oszacowałem tutaj, że realny prąd i maksymalny prąd, jakim ten prostownik może ładować bez jego przeciążania, to jest 12 amperów, a więc prąd by się przydał. A więc załączymy sobie tutaj. No i słuchajcie, na elektronicznym obciążeniu ja sobie tu ustawię. Teraz zobaczę, czy to będzie widać. Ustawię sobie tutaj obciążenie 12 amperów. Czas 240 minut. Tu wyszło czemu? 12. Dobra. Tym drugim telefonem zrobię tutaj tego timelapsa. Widać tutaj na tym nagraniu będzie widać ten termometr. No i co? Lecimy. 12 amperów obciążenia. Wskazania w miarę poprawne. No gdzieś tutaj wchodzi. Jakieś 12,5 tutaj pokazuje. Dobra. Niech się to tutaj wygrzewa i zobaczymy, jaki będzie wynik. Czy wytrzyma, czy nie wytrzyma, czy coś go rozłączy. Znaczy rozłączyć nie rozłączy, bo tu termistora nie mam w tym prostowniku. No ale zobaczymy, do jakiej temperatury zagrzeje się tutaj ten transformator. No słuchajcie, mamy tu już 224 minuty. Ja myślę, że jak przez ten czas się tutaj nic nie wydarzyło, to przez kolejne 15 minut już się nic nie wydarzy. Zobaczcie, ta temperatura, oczywiście biorę pod uwagę to, że ten wentylator tutaj cały czas pracuje, dlatego ja w tej chwili wyłączę to zasilanie i zobaczymy, jak wzrośnie ta temperatura na tym rdzeniu bez wentylatora. No i zobaczcie, tu nawet pirometrem sprawdzam, jak tu wygląda ta temperatura. Gdzieś tu mi się pojawiło przez chwilę 70 stopni. No i tak myślę, że raczej więcej niż 80 stopni ten transformator nie ma, więc uważam, że spokojnie sobie radzi z takim obciążeniem. Nie jest przeciążany. No i co? To ładujemy potwora teraz. No i zobaczcie, akumulator został w pełni rozładowany prądem 20-godzinnym. Wyszło tutaj jakieś 137 amperogodzin. Zmierzmy sobie gęstość elektrolitu całkowicie rozładowanym. Co to tak? No zobaczcie, mamy tutaj poniżej 1,1 właściwie. No coś w okolicy 1,1 grama na centymetr sześcienny. Dobra, ja podłączę tutaj mój prostownik i zobaczycie, jak będzie wyglądał pomiar. No i dobra, potwora mamy podłączonego przez mój miernik, który zrzuci sobie tutaj logi z tego procesu ładowania. I teraz tak, ponieważ mam tutaj dwa odczepy. Ten test obciążenia był robiony na tym pnie, na tym mniejszym, o niższym napięciu. A więc tak zacznę ładować ten akumulator. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać ten prąd ładowania początkowy. Ja sobie jeszcze cęgówkę wyciągnę. Chociaż tu w logach będę widział. I myślę, że na początku zacznę od tego niższego poziomu, a potem jak ten prąd ładowania spadnie,
to myślę, że tu podbiję, coś wyreguluję, tak żeby ten proces ładowania był w miarę efektywny. No to co? Zasilanie mamy, mamy. Zaczynamy ładować. Zaczynamy tu gdzieś od 10 amperów. No i niech sobie tutaj leci to ładowanie. Wiecie co? Bo tak sobie patrzę i to napięcie na tym akumulatorze bardzo szybko tutaj wzrosło, przez co prąd ładowania spadł, a więc przełączyłem tu na drugi odczep. Regulatorem ustawiłem około 12 amperów w tej chwili. No i niech się ładuje takim prądem. Tych 12 amperów myślę, że nie będę przekraczał. Coś mi tu znowu ten amperomierz zaczął wariować. Ale to się temu przyjrzę. Dobra, niech sobie tutaj ten proces leci. Mamy te 12, czy nie mamy? Jeszcze sobie zmierzę. No, jakieś 11,8 jest w tej chwili. Niech leci. No i zobaczcie, minęło jakieś 9 godzin. Prostownik nadal walczy. Zobaczcie, mamy tu jakieś 11, a zresztą pokażę to na cęgłówce. Nadal tu mamy jakieś ponad 11 amperów. Niestety nie obyło się bez drobnych awarii. Zobaczcie, jedna z niewielu rzeczy, która została po oryginalnym riperze, czyli amperomierz, postanowił odmówić posłuszeństwa. Zobaczmy sobie, jak na chwilę obecną wygląda tam ta gęstość elektrolitu, czy coś się tutaj zmieniło w tym temacie, czy nie. No, minimalnie coś tu wzrosło, mamy jakieś 1,16. Także jeszcze daleka droga, prąd nadal niezły. Niech walczy, gościu. Napięcie tu mamy w tej chwili w okolicy 13,67 na akumulatorze. Niech działa. No i dobra, słuchajcie, bo tu już tak od czasu do czasu podchodzę, mierzę sobie tą gęstość i mam wrażenie, że to już będzie to. Zobaczcie sobie. No jest, słuchajcie. Tu mamy. Zmierzmy sobie tu. Też jest. Poza tym ta gęstość jeszcze przez... No, obróć się. Ta gęstość jeszcze przez jakiś czas będzie wzrastać. No dobra. Wyłączymy sobie gościa. No i co? Ja sobie z tego zrobię wykres i za chwilę Wam pokażę wszystko. Zrobimy krótkie podsumowanie. Pacjent niech trochę ochłonie. Jaka jest temperatura? No, słuchajcie, 37 stopni. Temperatura otoczenia 24,5. Dobra. No i słuchajcie, takim oto sposobem wydaje mi się, że w całkiem znośnym czasie udało się naładować tego potwora. Zobaczcie sobie ten wykres procesu ładowania. Prostownik ładował ten akumulator niecałe 20 godzin, tam dokładnie było chyba 19 godzin 50. W tym czasie wpompował do tego akumulatora pojemność 190 amperogodzin. Moim zdaniem, słuchajcie, całkiem przyzwoity wynik. Tym bardziej, że słuchajcie, wprawdzie na drugim odczepie, na tym wyższym napięciu, co wymuszało większy przepływ prądu, ale wytrzymał, przeżył. Prócz tam awarii tego amperomierza, nic mu się większego nie stało, nie przegrzało się, nie spaliło się nic. Więc wydaje mi się, że taki test
na takim porządnym akumulatorze pokazał, że chyba nie powinienem się niczego wstydzić. Jak będzie w przypadku prostowników znanych polskich producentów, no już niebawem będziecie mogli się przekonać. Może tak nie do końca niebawem, bo niebawem to wybieram się na wakacje, także 2 tygodnie mnie nie będzie. Ale myślę, że tak jeszcze do miesiąca czasu, słuchajcie, myślę, że skończę tą drugą część tego testu. A ja Wam chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz. Znowu zbieram. Tylko tak zbieram, kurczę, graty. Zbieram, już mam 3 prostowniki do zrobienia, a jakoś nie ma specjalnie czasu na to. I coś mnie naszło ostatnio, mówię, kurczę, takie właśnie pod kątem tego akumulatora, mówię, chyba coś porządniejszego trzeba będzie zrobić, bo te 15, 12 to takie słabe trochę. No i zobaczcie sobie. Zakupiłem sobie 2 diody prostownicze 100-amperowe z takimi porządnymi radiatorami. Do tych diod będą podłączone te 2 oto transformatory o mocy 1 kilo... 1000? Nie, 1 kilo voltoamper? Nie no, 1000 kilo... 1000... o mocy 1000 voltoamperów. A więc myślę, że będzie coś ciekawego z tego. Mam zakusy, żeby spróbować naładować ten akumulator w czasie 8 do 10 godzin, ale czas pokaże jeszcze. Muszę ten temat skonsultować z Robertem. I tyle, słuchajcie. Dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. A, jeszcze zobaczcie pomiar testerem z tego, albo nie, już nie oglądajcie.